Kiedy umiera bliska osoba, czy to rodzic, czy to babcia, czy siostra, brat, dziecka, możemy mieć taką pokusę, żeby nie mówić o tym wprost. Bo my dorośli sami często mamy problem z tym, żeby zgodzić się na rzeczywistość, zgodzić się z tą rzeczywistością. Dziecko niekoniecznie potrzebuje bajek, historii, kłamstwa. Paradoksalnie dziecko bardzo naturalnie podchodzi do rzeczywistości, jeśli mu ją przedstawimy jako fakty. Ja bym zachęcała do tego, żeby patrzeć na dziecko czasami, jak tylko się da, jako na źródło takiej naszej ścieżki rozwoju, nie tylko emocjonalnego, ale i duchowego. Bo to, co dla dziecka wydaje się naturalne, służy mu, dla nas może być wyzwaniem, może być dziwne. A tak naprawdę, jeśli zrobimy to, co dziecku najbardziej służy, czyli powiemy prawdę, to nam to może pomóc, bo my przytomniejemy, my łapiemy grunt. I w momencie, kiedy mówimy na przykład do dziecka, posłuchaj, babci życie się skończyło, babcia umarła, to ono łapie grunt w rzeczywistości i może już na swój sposób, spontanicznie, naturalnie, po swojemu odnieść się do prawdy. I to jest najważniejsze, bo w momencie, kiedy pokusimy się o to, żeby powiedzieć na przykład babcia wyjechała, kiedyś wróci, no to przede wszystkim babcia nie wróci, a po drugie, jak kiedyś dziecko usłyszy, że ktoś wyjechał, no to nie będzie wiedziało, czy przypadkiem nie jest tak, że już nie zobaczy tej osoby, no bo przecież takie będzie jego doświadczenie. Także fakty, rzeczywistość, przytomność to jest dobry grunt do każdego tematu, nawet tak trudnego jak śmierć. To, jak przedstawimy dziecku śmierć czyjąś, powinno przybrać taką formę, jakiej domaga się dziecko. Czyli jeżeli pyta, to znaczy, że jest gotowe usłyszeć coś więcej. To znaczy, że chce usłyszeć coś więcej i zawsze lepiej wyjaśnić, niż zostawiać pole do domysłów, do fantazji. Natomiast jeżeli nie pyta, to znaczy, że starcza mu to, co usłyszało. Bo ja zakładam, że dzieci są z natury ciekawe wielu rzeczy i szybciej zapytają niż nie, czyli w większej ilości przypadków takie podążanie za tym, o co pyta dziecko, jest, myślę, najwłaściwszym wyjściem. Kiedy po stracie bliskiej nam osoby zastanawiamy się, które emocje powinniśmy dziecku okazywać, to przede wszystkim warto sobie uświadomić, że emocje to życie i nie możemy nie okazywać emocji, licząc na to, że to będzie dobre, bo tak samo jak śmierć jest częścią życia, tak wszystkie emocje związane ze śmiercią są częścią życia i naturalnym jest płakać, naturalnym jest być smutnym, naturalnym jest tęsknić, zdrowym jest to robić dopóki się to czuje i też warto wiedzieć, że dziecko czuje. Nawet jeżeli chcielibyśmy udawać coś innego przed dzieckiem, to ono czuje. A jeżeli czuje co innego, słyszy od nas zaprzeczanie temu, to pojawia się w nim większy chaos, niż jakby po prostu doświadczało wszystkich tych emocji, których można doświadczać po stracie. Natomiast jeszcze jest ważna taka kwestia, żeby odróżnić to, czy my przeżywamy z dzieckiem razem emocje swoje i jego, czy też zaczynamy szukać pocieszenia w dziecku. Na przykład, kiedy musimy się jakoś konstruktywnie zmierzyć z różnymi rzeczami organizacyjnie, materialnie i boimy się o to, no to nie jest najlepszym pomysłem dzielić się tym lękiem, bo z jakimś takim z tyłu głowy poczuciem, nadzieją, że znajdziemy oparcie w dziecku. To nie jest dobry doradca, jeżeli chcemy się na dziecku oprzeć. Ale jeśli chcemy mu towarzyszyć w jego emocjach, to bycie autentycznym w swoich emocjach jest najlepszą podstawą, nawet w tej sytuacji. Kiedy umiera osoba bliska nam i my jesteśmy w takiej rozpaczy, że właściwie nie,
nie mamy kontaktu z rzeczywistością, tylko toniemy w naszych emocjach, to mimo, że to jest sytuacja bardzo inna od wszystkich pod względem intensywności nasilenia, to możemy się oprzeć na takiej zasadzie, która myślę zawsze służy w rodzicielstwie, że jeżeli nasze potrzeby będą zabezpieczone, im bardziej one będą zabezpieczone, tym lepiej poczuje się dziecko. Więc jeżeli my jesteśmy w czarnej rozpaczy i może to trwać kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, to zadbanie o dziecko to jest w pierwszej kolejności zadbanie o nas samych. Czyli jeżeli potrzebujemy mieć wolne, wziąć wolne, jeżeli potrzebujemy pójść do psychologa, sięgnąć po wsparcie psychologa, jeżeli potrzebujemy wesprzeć się lekami, wesprzeć się lekami, jeżeli potrzebujemy mieć pomoc w organizacji życia w domu, pomoc do opieki nad dzieckiem, bo sami nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie w ogóle wstać z łóżka, iść do pracy, to zaopiekować się sobą cierpliwie, dać sobie czas, nie popędzać siebie w swoim tempie, w swoim rytmie, przeżyć swoje emocje i się o nie zatroszczyć, bo to, czego sobie poskąpimy w takiej sytuacji, to jest to, czego poskąpimy dziecku. A jak zadbamy o siebie, to w swoim czasie też to dotrze do dziecka, ale nie można się łudzić, że dziecko nie będzie cierpiało w tym momencie, że nie będzie czuło tego, co się dzieje. Po prostu jest to tragedia, trzeba ją przeżyć, ale przede wszystkim zadbać o siebie ze wszystkich możliwych stron.